Walcząc o życie swoje i innych ludzi, nie zapominali o zwierzętach, bezbronnych i przerażonych pośrodku szalejącego żywiołu. Bo one, tak samo jak ludzie, były ofiarami tej strasznej powodzi. Tym bardziej, że całkowicie zdanymi na pomoc właśnie ludzi. Agnieszka Górniakowska, zapraszam na program Reporterzy. Domowe i gospodarskie, uwięzione na podwórkach, trzymane na łańcuchach albo w budynkach, nie miały szans. Na ratunek ruszyły służby, ale też aktywiści i zwykli ludzie, którym sumienie nie pozwoliło patrzeć na przerażenie i bezradność czworonogów. Sieć obiegły filmy z bohaterskich akcji, my dotarliśmy do ich bohaterów. Reportaż Marcina Nowaka. Aż ciężko sobie wyobrazić, do ilu zwierząt nie udało się dotrzeć z pomocą, ale dziękujemy za te uratowane. Tak właśnie wygląda empatia. To wszystko dziś, a już jutro opowiemy o rannych weteranach wojny w Ukrainie. W Polsce niektórzy z nich walczą o zdrowie i sprawność, a pomagają im polscy weterani misji wojskowych. Jeśli wokół siebie widzą Państwo sprawę, którą powinniśmy się zająć, proszę do nas śmiało dzwonić, wysyłać maile lub kontaktować się przez nasze media społecznościowe. Polecamy też nasze reportaże, dostępne są na VOD, w mediach społecznościowych i oczywiście na żywo w telewizyjnej jedynce. Agnieszka Górniakowska, do zobaczenia, do jutra.